Suche skały, zwane też małoskalskimi dolomitami lub organami bakałarza, nie mylić z rzeźnikiem, to ostro roztrzepiony grzebień skalny przypominający włoskie dolomity w mikroskali. Kuszący różnymi formami komunikacji pod górkę. Wyleźli tęzni Hilary na groźny masyw Everest. Działo się to o bladym świcie. Hilary wstrząsnąwszy z powiek, rzekł po raz pierwszy na tym szczycie. Postawił swoją stopę człowiek. Tu łzy chustnęły jak skuma. Zaczęli ściskać się jak dzieci. Aż Tenzing spytał Wana Kuba. I'm sorry. Kto to jest ten trzeci? Faktycznie. Szef wyprawy zdrętwiał, bo z drugiej strony wlazł ktoś obcy. Z wyglądu jakiś taki mętniak, wołając, jak się macie, chłopcy. Następnie siadł, otworzył teczkę, mocniej otulił się fufajką. Wyjaśnił, zgubił, że wycieczkę. Panowie głodni, może jajko? Mam także samo solodrągi, ćwiartuchnę i garnuszek z kwarem. Tamci dwaj stali jak posągi, on zaś szczebiotał jak kanarek. Rejon o podwyższonym stężeniu adrenaliny. A Sztenzing spytał, ze swej łaski odpowiedz nam, potężny Bwana. Pan tutaj bez tlenowej maski? Lin haków, raków i czekana? Człeczek rozejrzał się po świecie i zdziwił się. Wstał, lecz znowu usiadł. Bez, rzekł naiwnie, tylko z mieciem. O, mieciu tam zaskąsił się. Następnie wszystkie swoje graty niedbale załadował w worek. Cześć, sapnął, idziemy już do chaty. O 6 mamy półwieczorek. Miecie dziś po lasceś po mordzie. Hilary go zatrzymał gestem. Jak pan nazywa się, milordzie? A milord odparł, Heniusz jestem. Hilary wziął go za sweterek i rzekł, wbij sobie raz do głowy, że ten szczyt zwie się Mont Everest. I oj, odparł gość, to nie Kasprowy.